czwartek, 2 marca. Dziś w centrum naszej uwagi spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Wątpliwości wokół wyboru Małgorzaty Gersdorf na pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a także zarzuty pod adresem prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych dotyczące zatajenia jego kontaktów z przedstawicielami Rosji. To jest główne wydanie wiadomości Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, witam i zapraszam. Zgodziliśmy się, że należy wzmocnić demokratyczny i narodową kontrolę nad procesami legislacyjnymi i politycznymi w Unii Europejskiej. Jesteśmy w okresie tworzenia się nowego porządku świata, kiedy każdy ma za zadanie określenie swojego miejsca. Podczas spotkania w Warszawie szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólne stanowisko dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Rzecznik Sądu Najwyższego potwierdził zasadność naszego wniosku i nasze obawy, ponieważ dopiero w dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy opublikował na swoich stronach internetowych zasady wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Wątpliwości w sprawie wyboru Małgorzaty Gersdorf na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Czy ktoś jeszcze z administracji Trumpa kontaktował się z Rosjanami? Jeff Sessions, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, oskarżany o zatajenie kontaktów z przedstawicielami Rosji. Rozpoczynamy od spotkania szefów państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którzy spotkali się dziś w naszej stolicy, przyjęli wspólne stanowisko dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. Premier Beata Szydło streściła je w formule nie więcej Europy, ale lepsza Europa. Mariusz Świerżewski. Podczas spotkania w Warszawie premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier przyjęli wspólną deklarację w sprawie reformy Unii Europejskiej. W dokumencie podkreślono, że zmiany we wspólnocie są potrzebne, ale jej fundamenty jak wspólny rynek oraz strefa Schengen muszą pozostać niezmienne. Premier Beata Szydło poinformowała, że podpisana dziś w Warszawie deklaracja będzie wspólnym stanowiskiem na szczycie Unii w Rzymie. Zgodziliśmy się, że należy wzmocnić demokratyczny i narodową kontrolę nad procesami legislacyjnymi i politycznymi w Unii Europejskiej. Oznacza to wyraźne wzmocnienie państw narodowych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Nie mniej, nie więcej Europy, ale lepsza Europa. To jest postulat Grupy Wyszehradzkiej, to jest plan na Europę Grupy Wyszehradzkiej, którą przedstawiamy w formie naszej wspólnej deklaracji przyjętej dzisiaj tutaj w Warszawie, którą przedstawiamy do dyskusji pozostałym państwom europejskim. Premierzy Węgier, Słowacji i Czech podkreślali, że zmiany we wspólnocie wymusza szybko zmieniająca się sytuacja polityczna i gospodarcza. Jesteśmy w okresie tworzenia się nowego porządku świata, kiedy każdy ma za zadanie określenie swojego miejsca. Azjaci już to zrobili, Brytyjczycy teraz to robią. I my, Europa kontynentalna, też musimy określić nasze miejsce w tym nowym porządku. Oczekujemy od tych, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie dokumentów, że przed spotkaniem w Rzymie dołożą wszelkich starań po to, abyśmy na stole mieli przygotowany tekst, co do którego wszyscy się zgadzamy. Tekst, który będzie jasny, który będzie skierowany na przyszłość Unii Europejskiej i że ten tekst będziemy mogli w uroczystej atmosferze i w krótkim czasie przyjąć. Wymagamy pozytywnych zmian w działaniu Unii Europejskiej. Chcemy, żeby lepiej służyła potrzebom krajów członkowskich. Chcemy również, żeby Unia Europejska lepiej służyła potrzebom naszych obywateli. Zdaniem komentatorów wspólna deklaracja członków Grupy Wyszehradzkiej jest jasnym sygnałem dla brukselskich elit, że w Europie rośnie front, którego głosu nie można lekceważyć. Jest to nowość, bo nowe kraje członkowskie Europy Środkowo-Wschodniej do tej pory nie zabierały praktycznie głosu w sprawach kluczowych dla przyszłości Unii Europejskiej. Jest to głos wzmocniony, bo jest to jednak głos czterech krajów. Nie znaczy to, że wszystkie postulaty czy też cała koncepcja zostanie uwzględniona, natomiast niewątpliwie będzie to miało wpływ na dyskusję i miejmy nadzieję na ostateczne rezultaty w postaci jakichś kroków reformujących Unię Europejską. Stoimy w Unii Europejskiej przed odpowiedziami na bardzo wiele kluczowych pytań. W tym dokumencie kończącym to spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej mówi się o tych koncepcjach więcej Unii, mniej Unii.
Myślę, że tak naprawdę to jest rzeczywiście kluczowy problem, z którym Unia musi sobie poradzić w najbliższym czasie. Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej spotkają się 25 marca w stolicy Włoch, by uczcić 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. W trakcie spotkania ma zostać przyjęta wspólna deklaracja państw członkowskich Unii dotycząca jej strategicznych celów. Wtedy przekonamy się, jak silnie wybrzmi w niej stanowisko przyjęte dziś przez premierów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Mariusz Świerżewski, Telewizja Republika. 50 posłów podpisało się pod wnioskiem o rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny legalności mandatu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Według wnioskodawców podczas jej wyboru na to stanowisko doszło do złamania konstytucji. Michał Lackowski, rzecznik Sądu Najwyższego, powiedział dziś, że wybór Gersdorf nie budzi żadnych zastrzeżeń pod względem prawnym. W mojej ocenie, ocenie sędziów Sądu Najwyższego, którzy brali udział w tym głosowaniu, nie ma żadnych podstaw do kwestionowania prawidłowości wyboru i prawidłowości wskazania i prawidłowości powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pani sędziny Małgorzaty Gersdorf. A o wątpliwościach wokół legalności wyboru sędzi Gersdorf z posłem Arkadiuszem Mularczykiem z PiS, jednym z sygnatariuszy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, rozmawiała w Sejmie Aleksandra Zarzycka. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie legalności wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Ze mną jest poseł wnioskodawca Arkadiusz Mularczyk. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, jakie są zastrzeżenia? Podstawowe zastrzeżenia grupy posłów, którzy złożyli wniosek do Trybunału, dotyczą procedury wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, konstytucyjności przepisów, na podstawie których ten wybór jest dokonywany, oraz procedury przedstawiania tego kandydata przez Sąd Najwyższy panu prezydentowi. Otóż ustaliliśmy, że przepisy, na podstawie których dochodzi do podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, nie były nigdzie publikowane. A zatem są to przepisy wewnętrzne Sądu Najwyższego, które statuują procedurę wyboru prezesa. I w oparciu o taką procedurę przewodniczący zgromadzenia wysyłał prezydentowi wniosek do akceptacji. Uważamy, że jest to niezgodne z konstytucją, dlatego że procedura wyboru powinna wynikać z ustawy, która jest publikowana w Dzienniku Ustaw, bo tylko w takim kształcie ustawa może obligować pana prezydenta do podjęcia decyzji, czyli do podjęcia przez inny organ konstytucyjny. Rzecznik Sądu Najwyższego stwierdził, że nie rozumie logiki tego wniosku, no i mówi, że odbiera to trochę jako nacisk na Sąd Najwyższy. Opozycja mówi, że Prawo i Sprawiedliwość po tym, jak zawłaszczyło Trybunał, teraz chce uderzyć właśnie w ten jeszcze niezależny Sąd Najwyższy. Jak pan się ustosunkuje do tych zarzutów? To są oczywiście nieuzasadnione tezy. Rzecznik Sądu Najwyższego potwierdził zasadność naszego wniosku i nasze obawy, ponieważ dopiero w dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy opublikował na swoich stronach internetowych zasady wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Więc to oznacza, że był dokument istotny z punktu widzenia wyboru prezesa, który w ogóle nie był ujawniony. Ale tu nawet nie chodzi w tym przypadku o ujawnienie tego dokumentu na stronach internetowych. Tu chodzi o sposób publikacji i sposób uchwalenia. Te przepisy powinny być uchwalone w formie ustawy, a nie w formie niejawnych regulaminów. Kiedy Trybunał może zająć się tą sprawą i jakie mogą być konsekwencje, jeśli uzna, że rzeczywiście pierwsza prezes Sądu Najwyższego została wybrana niezgodnie z konstytucją? To jest niezwykle ważna sprawa o charakterze ustrojowym. Ona ma wpływ na funkcjonowanie Sądu Najwyższego, ale też ma wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I w mojej ocenie taka sprawa powinna mieć priorytet. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Państwa i moim gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk i reprezentant grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Grupy posłów, która chce, aby Trybunał Konstytucyjny sprawdził, czy wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego odbył się zgodnie z prawem. Przechodzimy do wiadomości ze świata. Według dziennika Washington Post, Jeff Sessions, sekretarz sprawiedliwości i prokurator generalny w administracji prezydenta Donalda Trumpa, a także jego główny doradca podczas kampanii wyborczej, zataił podczas przesłuchań w Senacie swoje kontakty z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie, Siergiejem Kislyakiem, w trakcie kampanii prezydenckiej.
liderka demokratów w kongresie, Nancy Pelosi, domaga się, żeby w związku z tym Sessions ustąpił ze stanowiska. On sam zaprzecza oskarżeniom. Paulina Blińska. Jeszcze nie ucichły komentarze po pierwszym wystąpieniu Donalda Trumpa w kongresie. A tematem dnia w amerykańskich mediach znów stały się bliskie kontakty ludzi z otoczenia Donalda Trumpa z przedstawicielami Rosji. Jak podaje Washington Post, sekretarz sprawiedliwości i prokurator generalny USA Jeff Sessions zataił podczas przesłuchań przed senacką komisją kontakty z ambasadorem Rosji. Komitety wywiadowcze przyglądają się temu zaangażowaniu w kwestie rosyjskie. Podobne informacje zostały ujawnione niespełna 3 tygodnie temu. Stały się bezpośrednią przyczyną dymisji generała Michaela Flynna ze stanowiska doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Obie sprawy znów wywołały debatę o wpływie Rosji na rozstrzygnięcia w ostatnich wyborach prezydenckich w USA. Czy generał Flynn był zobowiązany i uprawniony do tego, co zrobił? Jaki był zakres jego rozmów i kontaktów z Rosją? Czy ktoś jeszcze z administracji Trumpa kontaktował się z Rosjanami? Według Washington Post, senator Sessions, który w czasie kampanii prezydenckiej był głównym doradcą Donalda Trumpa, w lipcu i we wrześniu przyjmował ambasadora Rosji w USA. To wtedy Stany Zjednoczone żyły sprawą rosyjskich ataków hakerskich na serwery Partii Demokratycznej. Pomimo rewelacji Washington Post, Jeff Sessions nadal piastuje swoje stanowisko, choć demokraci wnioskują o jego szybką dymisję. Nigdy nie spotkałem się z żadnym urzędnikiem rosyjskim, żeby rozmawiać o szczegółach kampanii. Nie mam pojęcia, skąd wzięły się te zarzuty. To jest nieprawda. Prokurator generalny Sessions nie nadaje się, aby służyć jako najważniejszy urzędnik śledczy naszego kraju. Musi zrezygnować. Chcemy, aby prokurator generalny Jeff Sessions, który nigdy nie powinien zostać wybrany, zrezygnował. Tego teraz żądamy. Choć Kreml konsekwentnie zaprzecza, aby Rosja w jakikolwiek sposób usiłowała wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich w USA, zarówno republikanie, jak i demokraci chcą powołania komisji do spraw wywiadu Izby Reprezentantów, która zbada wpływ Rosji na przebieg kampanii prezydenckiej. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. A w drugiej części programu przed nami m.in. następujące tematy. CBA zatrzymało 5 osób w związku z działaniem na szkodę polskich kolei państwowych. Kuriozalna batalia sądowa norweskiego terrorysty Andersa Breivika. Klęska głodu w Sudanie Południowym. 5 milionów ludzi w tym kraju potrzebuje pilnej pomocy. Agenci warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 podejrzanych w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej polskim kolejom państwowym poprzez zawarcie przez PKP z jedną z warszawskich spółek niekorzystnej umowy o wartości blisko 2 milionów złotych. Umowa dotyczyła profilaktyki w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Agenci warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 5 podejrzanych w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w spółce PKP SA poprzez zawarcie w maju 2016 roku przez spółkę kolejową z jedną z warszawskich spółek niekorzystnej umowy na 1 900 000 zł netto. Ta umowa dotyczyła realizacji profilaktyki w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Wśród zatrzymanych jest dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP SA, właściciel warszawskiej spółki i realizującej kontrakt, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu w stopniu majora, prezes innej spółki z branży ochrony biznesu oraz pracownik PKP. I kolejny temat. Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki poinformował dziś, że kończy się budowa 2 samolotów Gulfstream G550 przeznaczonych do przewozu najważniejszych osób w państwie. Samoloty, przypomnę, są budowane przez amerykańską firmę General Dynamics. Producenci zadeklarowali, że pierwsza z maszyn trafi do naszego kraju w czerwcu, druga miesiąc później. Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje, że pierwszy lot o statusie HET odbędzie się w październiku tego roku. Polska zapłaci za samoloty łącznie 538 milionów złotych. I wracamy za granicę. Ta sprawa to sądowe kuriozum. Chodzi o proces, który norweski terrorysta Anders Breivik wytoczył norweskiemu państwu za rzekomo nieludzkie traktowanie w więzieniu. Miało ono polegać m.in. na braku kontaktów skazanego na 21 lat więzienia mordercy z innymi ludźmi, co, jak argumentował Breivik, uniemożliwia mu na przykład założenie rodziny.
Sąd pierwszej instancji podzielił częściowo argumenty Breivika, jednak w środę sąd odwoławczy w Oslo przychylił się do apelacji norweskiego rządu od tego kuriozalnego wyroku. Norweski terrorysta Anders Breivik przegrał w sądzie drugiej instancji sprawę o nieludzkie traktowanie w więzieniu. Sąd w Skien podzielił argumenty, które rząd przedstawił w apelacji po wyroku, który zapadł w pierwszej instancji, a który przyznawał częściową rację Breivikowi. Morderca oskarżał rząd Norwegii o to, że warunki, w jakich przebywał, nie nadawały się do godnego życia. Sąd apelacyjny uznał, że Anders Behring Breivik nie jest i nie był poddawany torturom, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu. Mimo iż terrorysta miał swobodny dostęp do trzech cel, kuchni, siłowni, komputera i telewizora, w kwietniu 2016 roku sąd niższej instancji przychylił się do zarzutów oraz zobowiązał Norwegię do wypłaty Breivikowi 330 tysięcy koron na pokrycie kosztów procesowych. Uznano bowiem, że izolacja zabójcy narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka. Po 5,5 roku nadzwyczajnego odosobnienia Breivika chcemy przerwać jego izolację. Sąd apelacyjny zdecydował się ponownie rozpatrzyć tę sprawę. W środę sąd apelacyjny ponownie rozpatrzył sprawę i stwierdził, że nie doszło do pogwałcenia praw, a izolacja Breivika jest konieczna ze względu na zagrożenie, jakie może stanowić on dla pozostałych więźniów. Breivik odsiaduje 21-letnią karę pozbawienia wolności po tym, jak w 2011 roku dokonał dwóch ataków terrorystycznych, w tym pod siedzibą ówczesnego premiera Norwegii. W wyniku zamachów zginęło 77 osób. To najwyższa sankcja, jaką przewiduje norweskie prawo. W wyroku zastrzeżono, że kara Breivika może zostać bezterminowo przedłużona, jeśli sąd uzna, że terrorysta wciąż stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Zanim przejdziemy do kolejnych tematów naszego serwisu, wiadomość z ostatniej chwili. Na Mistrzostwach Świata w Lahti w konkursie skoków na dużej skoczni Piotr Żyła zdobył brązowy medal. Zwyciężył Stefan Kraft, drugi był Niemiec Anders Wellinger. Nieźle spisali się też pozostali Polacy. W pierwszej ósemce zmieściło się jeszcze trzech naszych innych reprezentantów, co dobrze rokuje przed konkursem drużynowym. Wracamy do serwisu. Dramatyczna sytuacja panuje w Sudanie Południowym. Znaczną część tego afrykańskiego kraju, w którym cały czas toczą się bratobójcze walki, dotknęła klęska głodu. W tym momencie zagrożonych jest 5 milionów ludzi, z czego kilkaset tysięcy stanowią dzieci. Trwa akcja pomocy, w której uczestniczą m.in. Caritas Polska i Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Magdalena Bałkowiec. W Sudanie Południowym ogłoszono pierwszą od 6 lat klęskę głodu. Pomocy potrzebują mieszkańcy tego kraju i innych państw regionu. W sumie ponad 21 milionów ludzi. Zazwyczaj niedobory jedzenia pojawiają się na miesiąc lub dwa przed sierpniowymi żniwami. Jednak tegoroczny sezon głodu już trwa. W pomoc mieszkańcom Sudanu angażuje się wiele organizacji, w tym agencja ONZ, Światowy Program Żywnościowy. Wdrażamy szybkie mechanizmy w tych lokalizacjach, by jak najszybciej dostarczyć tam żywność i inną pomoc dla setek tysięcy ludzi, którzy żyją tam w warunkach głodu. 275 tysięcy dzieci w tym kraju jest poważnie niedożywionych, a ponad 5 milionów ludzi potrzebuje pilnej pomocy żywnościowej. Najbardziej zagrożone są dzieci do 5 roku życia. Ich długotrwałe niedożywienie powoduje zahamowanie wzrostu. Obecnie nie mamy jedzenia i cała rodzina musi liczyć jedynie na wodę i palmę daktylową. Do sytuacji w południowym Sudanie odniósł się papież Franciszek. Podczas wizyty w kościele anglikańskim Wszystkich Świętych w Rzymie mówił, że rozważa możliwość złożenia krótkiej wizyty w Sudanie Południowym. Ja i moi współpracownicy rozważamy możliwość podróży do Sudanu Południowego. Czemu? Ponieważ biskupi anglikański, prezbiteriański i katolicki przyszli do mnie. Cała trójka razem, by powiedzieć, proszę pojechać do Sudanu Południowego, tylko na jeden dzień. Ma non venga solo, venga con Justin Bieber.
Sudan Południowy jest najmłodszym państwem świata. Ogłoszenie niepodległości, które dokonało się 9 lipca 2011 roku, niosło nadzieję, że po ponad 40 latach wojna domowa między północą a południem kraju zostanie zakończona. Tak się jednak nie stało. No niestety, ci ludzie nie byli zdolni do tego, żeby wziąć to nowe państwo w swoje ręce i właściwie nim prowadzić, właściwie nim kierować. Stąd też walki plemienne, bratobójcze, bo tak to trzeba nazwać, w ramach jednego dzisiaj już państwa Sudanu Południowego, doprowadzają do właśnie tej klęski głodu. Zbiórkę pomocy dla mieszkańców Sudanu uruchomiła także organizacja Caritas Polska. To jest zawsze ten pierwszy etap reagowania na potrzeby i Caritas Polska zebrane środki przekazuje właśnie na ten cel. Zakładamy, że kolejne etapy to będzie umożliwienie odbudowy potencjału rolniczego. Każdy może się włączyć w pomoc dla Sudanu Południowego poprzez Caritas, Caritas Polska i Caritas Sudan, bo to jest taki pomost. Wystarczy wysłać SMS z hasłem Sudan pod numer 72052. Koszt to 2,46 zł z VAT, tyle ile chleb. Obecnie stan klęski głodu dotyczy dwóch obszarów Sudanu Południowego. Jednak jest duże ryzyko, że kryzys rozszerzy się na cały kraj, a nawet region tak zwanego Rogu Afryki. Szacuje się, że już za kilka miesięcy około połowa ludności Sudanu Południowego będzie cierpieć z powodu głodu. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. O 21.10 na naszej antenie premierowe wydanie magazynu Otwartym Tekstem Ewy Stankiewicz. Na zachętę chciałem Państwu zaproponować fragment dzisiejszego programu. Polska dla Pana, czym jest Polska? To było takie przeżycie no niesamowite, kiedy się widziało te rysy na ścianach, tak? To odliczanie dni, albo tam krew, albo taki ktoś wyrzeźbił wizerunek Matki Boskiej. No i obok jest taka dziura w ziemi, odpływ na krew, tak jak ich tam bili, to tak... To jest mocne. Wie Pani co, bo ja miałem okazję tych ludzi jeszcze poznać, zobaczyć, tak? No, rozmawiać z nimi. Dla tych ludzi, no szkoda, że to się wszystko tak późno dzieje, bo dla tych ludzi to byłoby, myślę, takie zobaczenie takiego filmu takim zadośćuczynieniem. Tam jak się wchodzi, to już to czuć, że tam coś się działo złego i jeszcze mieszkać nad tym, a jeszcze trzymać tam przetwory spożywcze czy rowerek dziecka, to jest niebywałe dla mnie. Ci, którzy zostali z bronią najdłużej, oni tak naprawdę walczyli w osamotnieniu. To były takie przypadki, że właściwie samotnie ukrywali się w jakichś bunkrach, ziemiankach, lasach. Taki był obraz dnia. Za chwilę Rafał Kacprzak przedstawi najważniejsze wydarzenia sportowe ostatnich 24 godzin. A później o tym, co nas czeka w pogodzie. W najbliższych godzinach opowie Ola Zarzycka. O 20.00 goście Marcina Bąka w programie W Punkt. Będzie Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie zapraszam. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.